No i równina ostrych kółów. Wersja World of Baldur's Gate 1.83, ostatni patch. A co tam? Jedziemy z koksem. Nie, meduza. Ja nie lubię meduz. O co chodzi? O matko szczurką. Tutaj. Jak widać, jakaś tak. Różdżka magicznych pocisków z łuku jej walnęłem. Tu czarami. O matko, co tu jej dać? No muszę czary pozmieniać. Muszę czarać powoli. Chmura zarazy, co się jej zrobi? Palące światełko, o. I proszę, ja was... Tu róg Kazrahotcha. Na razie niech sobie chłop stoi. Tu lepiej odejść. Chociaż nie, on jest do... Tu podejść w taki sposób. Pewien, że wiesz, co czynisz. No i cudowny topór, który mi pozwolił nieraz już uratować. Dobrze. No nie powiem. Witajcie, jestem Mutamin. Mam nadzieję, że podobają ci się dzieła sztuki, które stworzyły moje jaszczury. Rzeźbią przy pomocy oczy. Ajajajaj. Morderczy psychopato, twoje jaszczury zabijają ludzi i nie pozwolimy im czynić tego dłużej. No jak widać, jemu chodzi o... bazyliszki. Fajnie. No co? Trzeba je potegować. No tak to wygląda. Prześlicznie. Jestem gotów. Czy zdążę? Ktoś się mnie pyta, czy ja zaznaczam. No ale... Nie będę się kłócił mimo wszystko. Z tym zaznaczaniem broni i nakierowywaniem. Już tak mam. Dobrze. Magiczny pocisk, to nie. Palące światełko. Cokolwiek sobie żyć. Tutaj znowu coś poszło promień mrozu. Tak nie jestem przekonany do tych czarów, bo... A ja tu jestem. Aha, no to... Panie, no to... Bazyliszka większego. Ciekawy jestem, ile z nich mi się uda uratować. Mam na myśli swoich towarzyszy. Czy by się przydało jakiś czar przed petryfikacją? Pewnie tradycyjnie nadal. Ochrona przed petryfikacją. No niesamowite. Coś przez przypadek mam. Chociaż jedno zostanie. No to co, zaznaczymy kogo. O tak. Zrobimy. Ciekawie. Wołaliście mnie?
Mutamin ten Szajbus. Jak widzicie, już czarów zaczynam używać, bo to nie ma zmiłuj się. Meduza to też jest kawał przesympatycznej osoby. Czekajcie, czekajcie. To tak mnie niezbyt widzę. No, trzeba będzie zrobić porządek w tym. No i co z tego, jak to i tak może używać tylko ta. A co ja wziąłem? Przeszywającą magię. Po prostu jestem ciekawy, jak ten czar tutaj działa. Cokolwiek sobie życzysz. Jak widać, bazyliszki szły jakoś utłuc, tylko trzeba się sprężać. Że nie bez przyczyny warto ładować te wszystkie odporności tutaj, proszę ja was. Ona to jeszcze ma słabo, ale było przecież rzucone przeciwko petryfikacji. Odporności. O, jakoś to poszło. Nie powiem. Jestem gotowa. Tak szczerze, to mi się tam specjalnie, jak to ma być cała taka równina, z tego co pamiętam, to fajnie. Może podejdziemy tutaj. Pierścioneczek. Podejdziemy tu. Zbierzemy od niego fanty. Strzałka, jakieś czary, mary. Dobra, to od razu wsadzimy tutaj. Ja zostałem zmuszony do używania czarów, co mi się nie podoba specjalnie, no ale cóż. Cóż to jest? Szata łowcy przygód. Odporność na obrażenia fizyczne plus 5%. No. No to co to jest? Bransolety ochrony KP 8. No to i kij włócznia to cały czas ma przy sobie. No strzałki poszły do turkusowego pasa z amunicją. No i tu już kolejny bazyliszek. Tylko tak, strzała ognista plus 1 robi swoje, chociaż. Weźmiemy tą od tego. Strzała uderzenia. To jest potęga. Słucha? To damy różdżkę magicznych pocisków. Czekam na twoje. Co mnie kamera przybliżasz? Szar prowadzi mą dłoń. Magiczny pocisk. Dobra zbroja, ostry miecz i ochota do walki. Dobra, tu skwar. Skwar. Trzeba ci czego? Róg plemienia niedźwiedzia. A! Dawno tego nie. Stronie obrońcy złej sprawy. Jestem uzbrojony
Szybko to poszło. Dlatego ja tego Drista trzymam, bo on do skoku jest dobrze uzbrojony, jest w stanie bardzo dużo zrobić. Ale jak się ma niskopoziomowe postacie, to... Jak się ma niskopoziomowe postacie, to nawet nie ma co podchodzić. Dobrze, robimy co dalej. Tamak. Tamak, ty coś mówisz? Nic nie mówisz? Zagadamy do Tamak. A co jest Tamak? Tamak? Tamak. Jakiś wróg? Ojej, następne. Jestem chętna i gotowa. Dość tego. Tu bazyliszek mniejszy. Co robię tak zaznaczyć, a co? Jakoś tak. No. A jej co? Zamurowało ją. O, Szaro. Wyzywam najlepszego z was. Peru, zatrzymajcie się, podróżnicy. Wyzywam najlepszego z was na pojedynek. Nie walczę z kobietami, więc tylko mężczyzna może wystąpić. Nie będziemy tracić czasu na takie głupoty. Gdy was ujrzałem po raz pierwszy, wzięłam was za tchórzy. Widzę, że się nie myliłam. Szczęśliwej drogi. Spadaj. Można było się z nią zmierzyć i mieć tam z nią przygody. Jakby ktoś bardzo chciał. Do wyboru do koloru. O, szkieleciki, wojowniki. A mamy tu Koraksa. O, ale to fajnie wygląda, no nie? Dobrze, Koraks, co powiesz? Koraks, chuj. Czekać, moja Koraks, moja przyjaciel. Nie jesteś naszym przyjacielem, a jako mówiącego kula nie będę tak. Dobra, darujemy ci życie, smiataj. Nikt moja nie lubić. Moja być taki smutny. No cóż. O, króliki. O, to szybko by wyszło. Jak to wygląda? Jeszcze kupę do przejścia jest. No. Pozwiedzamy sobie po kolei te plansze. Przy okazji robiąc jakieś tam zadania. Oczywiście trzeba pamiętać, że jeszcze mamy do zrobienia z czarnym kultem. Jakimś tam złom. O. Jedynka ma ten cudowny płaszcz i jak nawet dostaje łomot, to ten, to zaraz troszeczkę jej się regeneruje. No jest szata na mija. Regeneracja, jeden punkt życia na rundę. Idziemy dalej. No i tradycyjnie przecież trochę bez tego panelu sobie pochodzimy.
Ładna grafika jest. O, o. Czuję kłopoty. Jest jakiś szkielet. Tak też myślałem. Moje malutkie bazyliszki, proszę. Ciebie tu potraktujemy. Cokolwiek sobie życzy. Dynka tego walnie tu. Wiesz dobrze, że. Wikonia jeszcze mamy. Magiczny ten, to tu pójdzie. I tradycja. Robię Hasgarotka i tutaj tak samo. Tylko żeby zdążyć się. Podlatujcie do gnoja. No to jest. Dwa walnięcia i po sprawie. Powiem, że mi się to podoba. No ale tu warto na sprawdzenia różnicy iść na samym początku gry w te rejony. Zobaczyć, jakie te bazyliszki są. Jak zwierzę Durlaga wychodziłem, jeszcze dużo słabsza była drużyna. Nie wiem, czy pamiętacie, jest w opisie tytule odcinka. No to tam dostałem łomot strasznie. O, Kirian jest. Bez... dobra, nie będę tego komentował. Zobacz, no, Lindin, wpadliśmy na jakichś podróżników. Nazywam się Kirian. Ja i moi przyjaciele jesteśmy grupą poszukiwaczy przygód. Wy chyba robicie to samo, tylko... Szyderczy uśmiech. Stroje macie nieco gorsze. Żółtodzioby, co? No jeżeli ja mam stroje gorsze, to... Imoen? Dolewasz tylko oliwy do ognia, siostrzyczko. Szares ma temperament dzikiego kota, prawda? Uważaj, co mówisz, bo dostaniesz szkły. To brzmi jak wyzwanie. Hej, Beharin, Peter, Lindlin. Coś mi się wydaje, że tym kurczaczkom wydaje się, że mogą nas pokonać. O rany. To wasza wielka chwila. Nie jesteśmy jakimiś pośrednimi łowcami przygód, tylko mieszkańcami Waterwick. Z urodzenia i wychowania. Może chcielibyście raz jeszcze przemyśleć wasze wcześniejsze słowa. Myślę, że wy, psychopaci, potrzebujecie dobrej nauczki, a my będziemy tymi, co ją wam wbiją do głowy. No i dobrze. Dynka. Jest takie powiedzenie w Rashemenie. Potrzeba dwóch głupców do rozpoczęcia walki. Kirian, pokażmy im, na co nas stać. Zjesz się ze mną, tchórzu! O. Macie pecha. Gdzie jest ta pyskata? Jest. Ty, siostra, wiem. Różdżka magicznych tych. Suwalni z daleka. Minsk tu. Każdy weźmie sobie jednego. A ty tu i spokój. To fajnie widać. O. Poszło jak... Pięknie. O, jest długi łuk. Strzały jakieś. Nusze. Miksturki. A, weźmiemy to. Może będą fajniejsze bronie.
Od razu do niej przerzucimy. Dziewczyna sobie będzie identyfikować, a to sobie darujemy, tylko zabierzemy te. Miksturki. A właśnie, gdzie jest na miksturki? Tu jest na mikstury. Trzeba zbierać, bo się to później wszystko przydaje. No, jest. Ochrona przed magią. Jest, jest. Dobra, zobaczymy. Długi łuk plus jeden. Jaki słaby. Strzała plus jeden. Strzała plus dwa. Miecz długi plus jeden. Plus jeden, miecz długi. A to Morgenstern plus jeden. Nic specjalnego. Teraz, nie? Kiedyś to był sprzęt. Ale w dwójce będzie tak, że z takim sprzętem to będę chodził i płakał, że go nie ma. No dobrze, jest fajnie. Daj mi chwilkę. Idziemy dalej. No już. Po prostu co odcinek to będzie jedna plansza i tak będzie najfajniej. O, szkielet wojownik. Przykro mi panowie. Moja siostra przyrodnia nie wtrąca się do walki, bo tak ma ustawione. Może ktoś ją zaczepi. Znowu kulki. Czy to pięknie nie wygląda? Ole faj. Mógłbym tak łazić i gadać, ale czasu nie mam. Drugą część to się weźmie dokładniej, przejdzie. No, driady od razu. Przepraszam, to meduzy, oj. No nie da ci czasu, żeby zaczęły swoje czary robić, czy jak to się tam nazywa. No, Drist się to zrobił z niego. Nie tylko z niego, już jest strasznie dobry. Nie wiem, czemu tak ludzie narzekają, no ale to. Dobra. No i w ten prosty sposób zwiedziliśmy calutką mapę, tłucząc wszystko, co się rusza. Hehe. Dobra, przespaliśmy się, idziemy. Gdzie to by teraz podejść, proszę ja was? Musimy jeszcze pozwiedzać troszeczkę te knieje. No i z równiny ostrych kłów przyszliśmy do Peldwale. Musimy dokończyć zwiedzanie, jak widać. Co jestem ciekawy. A później przejdziemy, już wam pokazuję, do tych na niebiesko zakreślonych. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc. I po nich wrócimy do Wrót Baldura. Dziękuję za uwagę przy zwiedzaniu. Do usłyszenia i zobaczenia.